jeszcze poprzedni sezon, tak więc Stal Kraśnik większość swoich punktów zdobywa na wyjeździe, tak więc mamy dzisiaj starcie drużyn, która na wyjeździe grać lubi, starcie także z drużyną, która po prostu tutaj na Prodniczance gra bardzo dobrze i bardzo dobrze się spisuje i jeszcze nie przegrała. 1-1, tak się skończył ten mecz w zeszłym sezonie, tam bramki Macieja Balawendera, jeżeli chodzi o Jutrzenkę i Rafała Króla, już nieobecnego w Stali Kraśnik, tak więc zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądać, kto wyjdzie lepiej, kto lepiej rozpocznie. Stal Kraśnik cała na czarno, za to Jutrzenka białe koszulki, czarne spodenki, białe getry, tak się prezentują obydwie ekipy dzisiaj. No i zobaczymy. Jest troszkę problemów, jeżeli chodzi o Stal Kraśnik. Są zakażeni koronawirusem zawodnicy, którzy jeszcze nie wrócili z kwarantanny. Gajewski i Bartoś zawieszeni za żółte kartki. Tak więc zobaczymy, jak Stal Kraśnik dzisiaj sobie poradzi. Jeżeli chodzi o Jutrzenkę, na pewno widoczny jest brak w bramce Tomasza Guguły, który doznał kontuzji na treningu, już nie zagra w tym sezonie. No przypomnijmy, że dla Jutrzenki to jest ostatni mecz, jeżeli chodzi o rundę jesienną i zaczynamy. Gorzej aniżeli w poprzednim sezonie. Na pewno nie tak sobie wyobrażali ten sezon, no ale tak jak powiedziałem, na pewno niełatwo, też zmiana trenera w trakcie sezonu, o tym pewnie będzie jeszcze okazja, żeby wspomnieć. Ale też muszą łapać te punkty. Przede wszystkim, uwaga, bo teraz będzie bardzo dobra okazja i to będzie chyba 1-0. Tak to się właśnie kończy. Błąd w obronie Jutrzenki i 1-0 strzelcem bramki Adrian Cybula. No był tutaj najsprytniejszy, nieporozumienie bramkarza z obrońcami. No widać, że gdzieś Kamil Czernecki gra dopiero trzeci mecz w tym sezonie. Daleka, ale mamy tam rosłych zawodników, jest Michalec, jest Kowalski do Kozieła, Kozieł był w stanie to przyjąć, jednak troszkę mu uciekła piłka. Jeszcze Michalec, takie ciekawe zagranie za linię obrony, uwaga, będzie okazja, Majcherczyk, strzał, ale wcześniej był tutaj faul. Od tyłu Michalec, zagranie do Majcherczyka. On ma być tym zawodnikiem, który tutaj rozporządza w środku pola. Teraz długie zagranie. Uwaga, bo będzie niebezpiecznie. Wydawało mi się, że ta piłka może lecieć trochę mocniej, troszkę bardziej w bramkę. Przypomnijcie tamte chwile, no i dzisiaj wpakować, może nie mówię od razu o trzech, ale o przynajmniej jednej. Zawadzki, dośrodkowanie, to będzie chyba za mocne. Jeszcze Bierówka do tego doszedł. Bardzo ciekawe to było. Świetnie, teraz Skrzyński minął dwóch rywali, czy na siebie jeszcze wpadli. Był Cygan na prawej stronie, do niego właśnie zagranie, Bierówka tego nie przejmuje. Dariusz Cygan ma na prawej nodze strzał, Czernecki, uwaga, błąd. Wybija to wszystko Norbert Leśniak, ale niepewna interwencja. Kamila Czarnecka, broń teraz, wrzutka z rzutu rożnego, dośrodkowanie, troszkę za słabo. Majcherczyk wybija, ale będzie jeszcze poprawka, tym razem lewą nogą. Kamil Czarnecki znowu bardzo niepewnie. No ta piłka się tam odbija jak jakiś kauczuk od jego dłoni, zamiast w nich zostawać. Kolejna wrzutka z rożnego, jeżeli chodzi o Stal Kraśnik. Jak to teraz się zakończy? Lepsza, uwaga! Był tam sam zostawiony Julian Tadrowski. No, ma czego żałować. Daleko wrzucał do Cybuli, właśnie w jego kierunku. Michalec tutaj asekuruje. Jeszcze wstrzelenie takie w pole karne, uwaga, będzie okazja, Cybuli, Cybula, 2-0, druga bramka Adriana Cybuli, znowu jest najlepszy w zamieszaniu w polu karnym, tak więc 2-0, Stal Kraśnik, 33 minuta, no i Jutrzenka w sporych tarapatach. Zobaczymy, czy dzisiaj się to zmieni. Może to wszystko zacznie się od dobrej wrzutki Dominika Zawadzkiego.
dośrodkowanie, Michalec i gol! 2-1, tak więc szybko strzelają bramkę kontaktową. Że za chwilę może mieć kłopoty bramkarz Stali. Czy Zawadzki postanowi uderzyć, czy może dośrodkowanie? Jest Michalec, jest Leśniak, jest Kowalski. Zawadzki, strzał po ziemi. Taki odbijająca się piłka od murawy. Zawadzki. Za krótko tym razem. Różna dzisiaj jakość tych dośrodkowań. Nie było spalonego Bartosza Kozieła. Kozieł, lewa noga. No na pewno wolałby to mieć na prawej. No i zobaczymy, kto teraz wykombinuje. Kozieł, strzał! Jednak Jakub Borusiński bardzo pewnie i koniec pierwszej połowy. Na prawo mamy tutaj Adama Zawieruchę, niedokładnie Silczuk. Dobre zagranie teraz Zawadzki, uruchomiony. Jest na lewej stronie, zobaczymy jak to się zakończy. Schodzi na prawą nogę, strzał! Broni to wszystko Jakub Borusiński, ale dobrze rozpoczął to Dominik Zawadzki, Majherczyk. Teraz ma troszkę więcej miejsca, może zagrać do Kozieła, jest Zawadzki. Piłka chodzi teraz jak po sznurku, Kozieł z Zawadzkim na lewo. Dobrze to wygląda, Silczuk. Ma Majherczyka, ma także Balawandera, Balawendery, jest tutaj Zawadzki. Dobrze to wyglądało naprawdę, jednak Zawadzki koniec końców zablokowany. Zawadzki, dośrodkowanie, kolejne. Leśniak teraz miał świetną okazję. Cybula przejął piłkę i będzie dobra okazja na kontrę. Skrzyński ma naprawdę teraz dużo miejsca po lewej stronie. Skrzyński do środka, Cybula będzie miał okazję. Jeszcze bardzo ostro wszedł w Michalca. Silczuk, no i teraz poradził sobie z dwoma rywalami, co teraz wykombinuje. Szybszy był Jakub Borusiński. Na pewno gdzieś mogą być zadowoleni z tego wypożyczenia. Włodarze Jutrzenki, uwaga, bo teraz będzie okazja dla Stali, dośrodkowanie, jeszcze zamieszanie, strzał 3-1, Dariusz Cygan. Tak więc można powiedzieć troszkę z niczego. Ta bramka, oddał strzał lewą, słabszą nogą i to jest 6 gol jego w sezonie, a 3 dla Stali Kraśnik, 3-1. Tak się prezentuje wynik w 64 minucie spotkania. Leśniak teraz pod nogami świetnie zagrały, zmiana strony, Balawender, Majherczyk i teraz będzie Silczuk miał okazję, sam Silczuk, strzał, ależ fatalnie. Czemu tego nie zrobił lepiej? Teraz zagraniem wznawiał grę, a jednak troszkę inaczej. Jest tutaj Kacper na stałek, on troszkę mniej widoczny, Michalak dośrodkowanie, mocno podkręcona bita piłka, Zawierucha, wydawało się, że będzie może uderzał. Jest po prawej stronie Zawierucha, dośrodkowanie, uwaga, niebezpiecznie Michalec. Czarnecki, ale świetna interwencja Michalca teraz. Nie wyglądał tak, jak powinien. Zawadzki on teraz. Dośrodkowanie znowu za nisko. Uwaga, Wątroba będzie miał pierwszą okazję w dzisiejszym spotkaniu. Takie przywitanie się. Prawą nogą uderzał. Coraz trudniejsze zadanie. Teraz świetny przerzut Michalaka do Dariusza Cygana. No naprawdę takie zagrania są ozdobą. Spotkanie piłkarskich. Uwaga, bo Cygan będzie miał świetną okazję jednak, Kamil. Czarnecki teraz był bardzo czujny. 89 minuta. Czy Jutrzenka będzie w stanie chociaż tutaj jeszcze jedną wpakować? Zobaczymy. Serafin. Serafin troszkę za dużo tam zawodników, żeby przejść. No widzimy, że Stal już się broni całym zespołem. Majherczyk, Karol Pietrzyk spalony, a szkoda, bo był tutaj Dominik Zawadzki. No szkoda, że ten spalony, bo mogło to jeszcze się tutaj odwrócić dla Jutrzenki. Będzie okazja z dośrodkowania. Wrzutka, Kowalski wybija jeszcze piłkę z linii w ostatnim momencie, Tadrowski. Zawadzki, nie ma faulu i będzie kontratak dla Stali Kraśni, chociaż Cygan nie stara się już jakoś bardzo kontratakować. Uwaga, jeszcze próba w stylu Davida Beckhama tak naprawdę z jednego meczu, z meczu w Premier League w tym boisku. Dwa zwycięstwa, remis, no i dzisiejsza porażka, tak więc ta trudna runda jesienna dla Jutrzenki kończy się bardzo smutno, no i
wiosną rozpoczną znowu zmagania tak naprawdę o to, aby się utrzymać w lidze trzeciej. Za to Stal Kraśnik robi dzisiaj bardzo duży krok w stronę utrzymania, potwierdzając, że są drużyną, która bardzo lubi podróżować po Polsce i zdobywać punkty.